DeLorean, oczywiście. Zwiedzić mam nadzieję oba, ale Islandia raczej. Nie słucham. Future chyba bardziej. Mega lightowe. Nie no, rap no. Muszę tak odpowiedzieć. Pop killer. Koncert. Każda następna, ale Homeless Boy. Guns N' Roses. Lumpex. Nie no, Nike. No, chyba Nike akurat więcej. No, słodkie oczywiście. Każdy następny będzie lepszy. Czekam z utęsknieniem, oczywiście. To musiało być z grupy, na pewno. No usta, bo nie jest tylko... Nie jest o mnie, tylko jest to o ważnej dla mnie osoby, więc zostajemy przy ustach. Pizza neapolitańska, tylko prawdziwa. Zważając na historię i moje upodobania, BDS. Ciężki jestem, to zależy od dnia tygodnia, ale chyba party jednak. YouTube, totalnie. Jestem strasznie kiepski w oglądaniu seriali, w sumie filmów też, bo oglądam je na 30 razy. Irlandczyka oglądałem chyba parę miesięcy, więc chyba film jednak, bo krótsze. Niestety nie mam konsoli do gier i gram tylko w FIFA, więc w sensie gram w FIFA u ziomali, więc kiedyś przyjdzie czas i będziemy streamować gry i zagram w te wszystkie gierki fajne, ale póki co no to niestety nie zagrałem w żadną z tych gier, bardzo mi jest przykro. Ale Wiedźmin może bardziej, a Wiedźmin 3, no ale tak to Wiedźmin chyba bardziej, może po prostu, bo znam historię i filmy i... No retro, kurde, retro klip na warunkach jakościowych, współczesnych, no ale retro powiedzmy. Post Malone. Coś tak czułem. No niestety to są dwie całkiem osobne rzeczy, osobne twory. Ja jestem sercem zawsze z Hashashins i prywatnie uwielbiam chłopaków. Quality to są ludzie, z którymi współpracuję na co dzień. To też się łączy, Dawid też był w Quality i to są ci sami ludzie, ci sami przyjaźni i dobroczynni. Także no, niestety na to pytanie nie odpowiem. Hashashins i Quality zawsze w serduszku. I tyle mogę powiedzieć na ten temat. Jak jest taka argumentacja, to wybaczam. Bardzo panu dziękuję. To jest koniec. Dzięki wielkie i pozdrawiam serdecznie.